Jeśli ktoś zmaga się z jakimiś problemami dotyczącymi sfery seksualnej, to jeśli my nie staramy mu się pomóc, jesteśmy wtedy obciążone ogromną winą. Zasady katolickie nie pozwalają na to, żeby nakazywać kobiecie rozbieranie się. Wiecie, gdzie dookoła wszyscy się rozbierają, osoba, która nie chce tego robić, jej samej wydaje się, że z nią jest coś nie w porządku, dlatego że przestrzeń publiczna w tak silny sposób oddziałuje na tę jednostkę. Kobiety, które starają się zachowywać swoje poczucie wstydu, spotykają się obecnie z ostracyzmem społecznym. Z niewiadomych powodów katoliczki często rozgraniczają strój kąpielowy na skromną, nieskromną alternatywę, których wersją skromną jest strój zakrywający brzuch i plecy, a wersją nieskromną jest strój odkrywający brzuch i plecy. A bielizna nie jest przeznaczona do oglądania tak naprawdę przez nikogo, ewentualnie poza mężem. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił i możesz zajrzeć też na naszego Facebooka o tej samej nazwie Okiem Tradycjonalisty oraz na prywatnego Instagrama mojego i Instagrama mojego męża, z którym prowadzę ten kanał. Nazwy naszych Instagramów wyświetlę gdzieś na ekranie i linki będą też oczywiście w opisie. Zapraszamy też na nasz profil na Patronite, który otworzyliśmy niedawno. Link też znajduje się w opisie. Zachęcamy, żeby się zapoznać. Można nas tam wesprzeć finansowo i w zamian za to otrzymać różne benefity. Między innymi przy wpłacie najmniejszej kwoty w wysokości 5 zł bierzesz udział w konkursie, który będzie organizowany regularnie co miesiąc, w którym będzie można wygrać tradiboxa, czyli paczkę z zawartością, myślę, ciekawą dla katolika. Pierwsze unboxingi, czyli to, jak będziemy pakować te paczki, będziemy nagrywać i oczywiście wstawiać tutaj filmiki, więc będziecie mogli na pewno zobaczyć, co w takiej paczce przykładowej będzie się znajdować. Przychodzę dzisiaj z tematem dosyć kontrowersyjnym. Myślę, że kontrowersyjnym zarówno w środowisku osób chodzących na nową muszę, jak i wśród niektórych, podejrzewam, także osób chodzących na mszę tradycyjną, dlatego że spotkałam się już z głosami przeciwnymi temu, co tutaj powiem, pochodzącymi ze środowiska tradycyjnego. Temat, jak pewnie już zauważyliście na miniaturze czy w tytule, dotyczył będzie kostiumu kąpielowego i tego, w jaki sposób powinna do tego trendu podchodzić tradycyjna katoliczka. I nie tylko tradycyjna katoliczka, no tak naprawdę każda kobieta, której nie są obojętne pewne zasady. Moda kąpielowa wśród kobiet jest już tak powszechna, że chyba nikogo nie dziwi widok roznegliżowanych bardzo mocno pań na plaży, na basenie, w jakichś ośrodkach wypoczynkowych. Stało się to praktycznie rutyną, przez co nikogo to już po prostu nie rusza, nikt nie ma z tym głębszego problemu, nikogo to nie uwiera, nikt nie reaguje na to w sposób ani obronny, ani alergiczny. Mówię oczywiście o większości, pewnie przypadki się znajdą, ale generalnie taka jest tendencja, że w umysłach ludzi stało się to czymś w zupełności normalnym. To pokazuje tylko tak naprawdę tyle, jak bardzo rewolucja obyczajowa lat 60. wdarła się głęboko do umysłów współczesnego społeczeństwa i jak bardzo jest ono bezrefleksyjnie nastawione na sprawy, które wprost z tej rewolucji wyniknęły. Nawet Kościół, który powinien być strażnikiem dobrych obyczajów, strażnikiem, nośnikiem i orędownikiem tradycji, w tym również zasad ubioru, Kościół, który powinien strzec wiernych przed prądami myślowymi wywodzących się z ośrodków wprost przeciwnych Kościołowi, katolicyzmowi. Nawet Kościół nie dostrzega zła pewnych mód, pewnych trendów modowych, między innymi właśnie kostiumu kąpielowego. W niektórych miejscach w kościołach, owszem, można zobaczyć jakąś kartkę z napisem "W progi Boże wchodź w godnym ubiorze". Nieraz usłyszy się gdzieś tam z ambony, żeby do kościoła latem przychodzić w sposób godny, żeby panowie nie zakładali krótkich spodenek, żeby panie nie starały się za dużo odkrywać, żeby jednak starały się ubierać
w sposób elegancki, ale niestety dotyczą te wszystkie przestrogi zasad ubioru, które mają obowiązywać w kościele, tak, w świątyni. Poza tym tak naprawdę nie słyszałam chyba nigdy, żeby księża mówili cokolwiek na temat mody kąpielowej u kobiet. I zresztą u mężczyzn też. Księża nie słyszałam, żeby kiedykolwiek przestrzegali przed zagrożeniami czyhającymi na duszę katolika w ośrodkach rekreacji publicznej, takiej, gdzie właśnie funkcjonuje taki ubiór, jak plaża, jak baseny, jak jakieś ośrodki wypoczynkowe. Zatem skoro Kościół na ten temat nic nie mówi, to spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy współczesna moda kąpielowa dla kobiet jest odpowiednim wyborem dla katoliczki. W tym celu prześledźmy przynajmniej pobieżnie historię kostiumu kąpielowego. Trzeba tutaj zaznaczyć, że już w starożytności potępiane przez świętych, przez teologów wczesnochrześcijańskich były wspólne kąpiele kobiet i mężczyzn. Oczywiście chodziło tak o łaźnie, takie, które były popularne w starożytności. Już wtedy nalegano od tej strony kościoła, nalegano, aby nie odbywały się w miejscach publicznych wspólne kąpiele kobiet i mężczyzn, dlatego że jest to wbrew dobrym obyczajom. Przez większość wieków ta zasada była stosowana. Kobiety kąpały się oddzielnie i mężczyźni kąpali się oddzielnie. Gdy do bardziej powszechnego użytku weszły plaże publiczne, miejsce dla mężczyzn i miejsce dla kobiet były oddzielne. W jednej części plaży było miejsce, w którym miały się kąpać kobiety, i w drugiej części plaży było miejsce, gdzie mieli się kąpać mężczyźni. Ta sama zasada dotycząca rozdzielności kobiet i mężczyzn panowała tak naprawdę we wszystkich ośrodkach, gdzie styczność kobiet i mężczyzn mogłaby przynieść jakieś szkody moralne dla ich poczucia wstydu. I nie były to żadne oczywiście uwarunkowania kulturowe, jak to teraz się, na które często powołują się obecnie feministki, mówiąc o tym, że kobiety były ciemiężone z takich czy innych powodów, że nie mogły uczestniczyć w życiu publicznym. Jest to fakt, ale nie był to główny powód, dla którego takie rzeczy się działy. Ludzie nie mieli kiedyś tak mocno wypaczonego poczucia wstydu. Oczywiście działo się to za pośrednictwem tego, co działo się w przestrzeni publicznej, dlatego że przestrzeń publiczna ma ogromny wpływ na ludzi, którzy się w niej znajdują, na indywidua, które tworzą ogół. Dlatego jest tak ważne, żeby przykład szedł z góry. Jest bardzo istotne, żeby przestrzeń publiczna była wolna od błędów i żeby strzegła tej dobrej obyczajowości. I o ile w ubiegłych wiekach, tak naprawdę od chrześcijańskiej starożytności, no nawet wcześniej w niektórych miejscach, do mniej więcej wieku, powiedzmy, XVIII, się to odbywało. I tak to właśnie wyglądało, że w przestrzeni publicznej ta dobra obyczajowość wynikająca z prawa naturalnego, nie tylko z doktryny chrześcijańskiej, była strzeżona. O tyle obecnie się to nie dzieje i jest to ogromna szkoda dla dusz wszystkich tak naprawdę ludzi i dla ich umysłów. To naturalne poczucie wstydu jest już tak bardzo zduszone w większości ludzi, że oni nie potrafią już nawet w sobie tego odnaleźć, a wręcz sami często to po prostu zwalczają, bo wydaje im się, że to nie jest normalne. Gdy w przestrzeni publicznej mamy do czynienia z aprobatą dla rozbierania się, to kobieta, która nie będzie chciała się publicznie rozebrać, będzie uważana za kogoś dziwnego, za kogoś o przestarzałym usposobieniu, bądź za jakąś cnotkę, czy nie wiadomo jakich jeszcze inwektyw używałyby osoby na określenie takiej kobiety. Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby kobieta miała się rozebrać publicznie. I to nie tylko rozebrać całkowicie, ale rozebrać przynajmniej do samej bielizny. Kobiety, które starają się zachowywać swoje poczucie wstydu, spotykają się obecnie z ostracyzmem społecznym. No w świecie, gdzie dookoła wszyscy się rozbierają, to osoba, która nie chce tego robić,
jej samej wydaje się, że z nią jest coś nie w porządku, dlatego że przestrzeń publiczna w tak silny sposób oddziałuje na tę jednostkę, tak? Jeśli ktoś myśli inaczej niż cała reszta, jeśli ktoś jest w jakimś sensie nonkonformistą, to gdzieś głęboko zawsze będzie zakorzenione u niego poczucie, że z nim jest coś nie tak. Dlatego jest takie ważne, żeby nie zwracać uwagi na obecnie panujący trend myślowy, ale żeby zawsze stać na straży swojego głębokiego przekonania. Nawet jeśli wynikałoby ono wyłącznie z tej naszej katolickiej intuicji. Dlatego, że właśnie w przypadku rozbierania się, w przypadku poczucia wstydu, katolicka intuicja jest niezawodna. Oczywiście, jeśli jest ona właściwie uformowana. Ale katolicka intuicja zawsze będzie wskazywała na to, że jeśli czujesz, że coś jest nie w porządku, to tego nie rób. I na tej samej zasadzie działa oczywiście kwestia pokazywania ciała na widok publiczny. Naturalne poczucie wstydu, czy ktoś tego chce, czy nie, ono istnieje i przez większość wieków, tak naprawdę od starożytności, zwłaszcza już od początku chrześcijaństwa, w miarę jak ono się rozprzestrzeniało na świecie, to te poczucie wstydu było chronione i z tego poczucia wstydu wynikały zasady życia publicznego. Na tym fundamencie naturalnego poczucia wstydu kształtowała się obyczajowość. Dlatego też na przykład szkoły nigdy nie były koedukacyjne. Szkoły koedukacyjne to jest tak naprawdę dopiero wynalazek ostatnich kilku wieków. To jest wynalazek dopiero oświeceniowy. Wcześniej było nie do pomyślenia, żeby jakikolwiek ośrodek edukacyjny miał pozwalać na to, żeby dzieci czy młodzież edukowały się wspólnie, dziewczynki i chłopcy. Dlatego, że mogłoby to zaburzyć u nich naturalne poczucie wstydu. U dzieci od małego tak naprawdę wykształca się ciekawość wobec płci przeciwnej. Tę ciekawość należy ukierunkować w sposób odpowiedni. Dzieci od małego należy uczyć poczucia wstydu. I Kościół zawsze stał na straży tego poczucia wstydu. Generalnie przez wszystkie wieki, tak jak mówię, to poczucie wstydu dawało wyraz w codziennej obyczajności, tak, w życiu publicznym. I dotyczyło to także tej sfery kąpielowej, tak. Jeśli ktoś chciał skorzystać z plaży, to tak jak powiedziałam, były plaże oddzielne. Należy też tutaj wspomnieć o wynalazku kabin kąpielowych. To były takie, gdzieś tutaj na ekranie pokażę obrazek, ilustrację ukazującą, jak to mniej więcej wyglądało. Kabina kąpielowa to było drewniane pomieszczenie, w którym kobiety mogły się przebierać i wchodzić bezpośrednio do wody. I ta kabina dawała też dodatkowo osłonę dla kobiet, żeby nie były widziane przez osoby, które mogły się kąpać gdzieś dalej, a którymi mogli być właśnie mężczyźni. Gdzieś mniej więcej w XIX wieku zaczęto akceptować wspólne korzystanie z plaż przez kobiety i mężczyzn. I mniej więcej już od tego czasu te zmiany w mentalności społecznej szły coraz dalej. Oczywiście w początkowych fazach tych nowych trendów, czyli w momencie, gdy zaczęto akceptować te wspólne korzystanie z plaż mężczyzn i kobiet, nie było to, nie wyglądało to jeszcze w taki sposób, jak wygląda to teraz. Nie było to tak, że kobiety mogą się rozebrać do naga praktycznie i mężczyźni też. Wtedy jeszcze obyczajność ludzi była znacznie wyższa niż teraz. To był bardzo długotrwały proces, ale od tego mniej więcej momentu, gdy zaczęto akceptować wspólne korzystanie z plaż mężczyzn i kobiet, to się zaczęło. W tamtym czasie mniej więcej pojawiła się oczywiście potrzeba wynalezienia kostiumu kąpielowego, dlatego że wcześniej kobiety kąpały się bądź nago, bo tak jak mówiłam, były oddzielnie od mężczyzn, więc nie było z tym problemu. Później zaczęły kąpać się w lnianych sukienkach długich, a w momencie, gdy przyszło do wspólnego korzystania z plaż mężczyzn i kobiet, wynaleziono nowy strój kąpielowy dla kobiet, który jeszcze wyglądał naprawdę dobrze. Tutaj Wam pokażę ilustrację. Tak jak tutaj na ilustracjach widzimy, jeszcze ten strój kąpielowy kobiecy tchnął tym poczuciem wstydu. Jeszcze nie odchodził od norm tradycyjnego ubioru. Nie odsłaniał jeszcze za dużo. Nie odsłaniał jeszcze tak naprawdę nic, co powinno być zasłonięte. Do użytku dla kobiet weszły pantalony, a wierzchnią część przepasano w talii.
Podejrzewam, że ze względów praktycznych. Naturalnie pojawiła się też potrzeba wynalezienia kostiumu kąpielowego dla mężczyzny i wyglądał on mniej więcej tak jak tutaj na ilustracji. Był jedno- lub dwuczęściowy, najczęściej w ciemnych kolorach bądź poziome pasy. Mimo tego, że plaże były, tak jak powiedziałam, koedukacyjne, to widać, że ta moda jeszcze wyraźnie rozgraniczała kobiecość i męskość. Widać, że ta moda jeszcze była napiętnowana tym poczuciem wstydu. Widać, że w przestrzeni publicznej mężczyźni nie chcieli pokazywać za dużo, ani kobiety nie chciały pokazywać za dużo. Dalsze zmiany w ubiorze były już znacznie gorsze. Coraz więcej oczywiście skracano, coraz więcej odsłaniano, coraz bardziej strój kobiecy zaczynał się upodabniać do stroju męskiego. Pod koniec XIX wieku pojawił się pomysł odpinanej spódniczki w strojach dla kobiet, a na przełomie XIX i XX wieku kobiety zaczynają korzystać z męskiego wzoru stroju kąpielowego. Ogromny wpływ na zmianę mentalności, ogromny wpływ na upowszechnienie się tego trendu, gdzie kobieta miałaby nosić męski strój kąpielowy, pozbawiony tych elementów typowo kobiecych, wynikających właśnie z tego poczucia wstydu, była niejaka Annette Kellerman. Była ona pływaczką i aktorką występujących w produkcjach Hollywood. Myślę, że możemy tutaj postawić zdecydowanie tezę, że była to kobieta pozbawiona poczucia wstydu, albo przynajmniej była to kobieta, w której poczucie wstydu było na tak niskim poziomie, że wyprzedziła swoje czasy przynajmniej o parę dziesiąt lat, a to z tego powodu, że poza tym, że znana była z występów podwodnych, w których fantazyjnie pływała, nazwało się to potocznie podwodnym baletem, o ile się nie mylę, to przede wszystkim była pierwszą w historii kobietą, która pokazała się w filmie całkowicie nago. Projektowała także kostiumy kąpielowe dla kobiet na ramionczka i z krótkimi nogawkami. W historii tego, w jaki sposób rozwijała się moda kąpielowa kobiet, Annette Kellerman zapisała się dosyć mocno na kartach tej historii. Dobrze powszechnie znany jest fakt, że Annette Kellerman została aresztowana na bostońskiej plaży właśnie z tego powodu, że pokazała się w kostiumie kąpielowym, który pierwotnie był męski. Było to bodajże w 1946 roku. Jeszcze wtedy nie było publicznej akceptacji takich kostiumów kąpielowych. Oczywiście dalej kostiumy stawały się coraz bardziej odważne, coraz mniej zasłaniające, coraz bardziej wyzywające. Pojawiły się następnie jednoczęściowe kostiumy kąpielowe, już bardziej podobne do tych współczesnych, które w latach 50. mniej więcej zostały podłapane przez środowisko tak zwanych pin-up girls, czyli kobiet stylizujących się na tak zwane panie z plakatów dla mężczyzn. Styl pin-up aktualnie kojarzy się też z mocnym makijażem, z dużymi czarnymi kreskami na oczach, z czerwonymi ustami i z wyzywającymi pozami, z wyzywającymi strojami. Zatem oczywiście ten kostium jednoczęściowy jak najbardziej pasował do tej idei. Co mnie natomiast zadziwia, to to, że widziałam parę razy, jak nawet tradycyjne katoliczki zachwycały się takimi kostiumami i uważały je za skromną alternatywę dla bikini. Z niewiadomych powodów katoliczki często rozgraniczają strój kąpielowy na skromną, nieskromną alternatywę, w których wersją skromną jest strój zakrywający brzuch i plecy, a wersją nieskromną jest strój odkrywający brzuch i plecy. Nie wiem, skąd taka kategoryzacja. Widziałam też kiedyś na takich grupach tworzonych przez katoliczki związane w jakiś sposób tradycją, jak była tam promowana aprobata dla właśnie takich strojów kąpielowych z lat 50. jednoczęściowych. Tutaj właśnie uważajcie, bo tym się właśnie różni katolicyzm od rekonstrukcjonizmu, że katolicyzm bada, co jest dobre, a nie zachwyca się tym, co dobre się tylko wydaje. Ta moda oczywiście rozwijała się dalej i no takim ostatecznym, bym powiedziała, kulminacyjnym momentem był rok 1946, gdzie publicznie zaprezentowano bikini. Oczywiście, jak wiadomo, pierwsze wrażenie nie było za dobre. Wywołało to duże oburzenie wśród niektórych środowisk, bo już niedługo potem, w latach 60., przyszła rewolucja seksualna i
No, dla całego świata niebawem już stało się to całkowicie normalne. Teraz oczywiście mamy apogeum tych zmian. Teraz mamy już plaże dla nudystów, mamy koedukacyjne przebieralnie, mamy no, powszechny brak poszanowania dla wstydu. W ofercie sklepów ze strojami kąpielowymi nie znajdziemy żadnego stroju, który jakkolwiek można byłoby dopasować do tych trendów, które rodziły się na samym początku, gdzie jeszcze faktycznie ta skromność była zachowana. Aktualnie mamy do wyboru tak naprawdę tylko jednoczęściowy albo tylko dwuczęściowy. W klasyfikacji strojów kąpielowych widziałam nawet już takie, które starają się być jeszcze odważniejsze niż bikini, odsłaniać jeszcze mniej niż bikini, bądź jeszcze bardziej szokować. Istnieje nawet jakaś oficjalna nazwa dla kostiumu, który jest całkowicie pozbawiony góry, bądź całkowicie pozbawiony dołu, co myślę przechodzi już i moje, i wasze wyobrażenia. Także no jak widzimy, ta rewolucja lat 60. zmieniła powszechnie mentalność w całej Europie i nie tylko w Europie. Całkowicie. Już nikt kompletnie nie widzi nic złego w tym, że kobiety chodzą roznegliżowane i nie tylko kobiety, mężczyźni zresztą też. Natomiast my, katolicy, staramy się zwrócić uwagę na to, w którym momencie ta moda zaczęła schodzić na złą ścieżkę. W którym momencie te trendy zaczęły... W którym momencie te trendy kąpielowe zaczęły zawracać z drogi wstydliwości, umiaru, skromności, poszanowania odmienności płci, poszanowania poczucia wstydu i w którym momencie zaczęły one wchodzić na tę ścieżkę... Na tę ścieżkę progresywną, na ścieżkę przełamywania kolejnych barier, na ścieżkę, gdzie staramy się umniejszyć znaczenie cnót chrześcijańskich, które może niekoniecznie są tak nazywane, ale w istocie są one cnotami chrześcijańskimi, tak jak na przykład właśnie ochrona poczucia wstydu. I myślę, że dla każdego będzie tak naprawdę oczywiste, że czasy, w których te przełomowe wydarzenia miały miejsce, nie są czasami katolickimi. Są to czasy będące tak naprawdę bezpośrednią kontynuacją filozofii oświeceniowych. Są to czasy antyklerykalizmu, krytyki kościoła, są to czasy naturalizmu, początków feminizmu, oczywiście liberalizmu i sekularyzacji. I myślę, że dla każdego katolika powinno być to oczywiste i widoczne, w którym momencie zaczęło się dziać coś niedobrego. I coś niedobrego zaczęło się dziać już od momentu, gdy wprowadzono plaże koedukacyjne. I oczywiście Kościół na to reagował. Mówił o potrzebie skromności w stroju kobiet, mówił o potrzebie ochrony wstydliwości, ale niestety niewiele to dało w perspektywie współczesnych czasów. We fragmencie instrukcji o dbałości o przyzwoity strój kobiet Święta Kongregacja Konsystorialna napisała: proboszczowie przede wszystkim i kaznodzieje przy każdej sposobności według słów apostoła z drugiego listu do Tymoteusza, niech przepowiadają, nalegają, proszą, każą, by niewiasty nosiły ubiór, który by tchnął wstydliwością i był ozdobą i ochroną cnoty, i nie upominają rodziców, by nie pozwalali córkom ubierać się nieskromnie. W encyklice Piusa XI o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży papież bardzo mocno potępił błędy naturalizmu wychowawczego i też bardzo mocno podkreślał, że należy chronić wstydliwość od najmłodszego, że należy chronić wstydliwość dzieci od samego początku. W 54 roku papież Pius XII w jednym ze swoich przemówień podkreślił, jak wielką krzywdę wyrządzają matki swoim dzieciom przez nieroztropne przyzwyczajanie ich do życia ledwo co ubrane, co powoduje, że zatracają one zmysł wstydu. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że określenie ledwo co ubrane można swobodnie zastosować do kostiumu kąpielowego. Chyba każdy widzi, że kostium kąpielowy, zwłaszcza bikini, praktycznie niczym nie różni się od kobiecej bielizny, że odsłania tyle, ile kobieta odsłania w łazience, przygotowując się do dnia bądź w sypialni. Chyba nie potrzeba tutaj żadnych szczegółowych tłumaczeń, żeby wskazać na wyraźną i niezaprzeczalną prawdę, że współczesne kostiumy kąpielowe odsłaniają tyle, ile odsłania kobieca bielizna. A bielizna jest takim elementem ubioru, która nie jest przeznaczona do oglądania tak naprawdę przez nikogo, ewentualnie poza mężem kobiety. I szczerze mówiąc, nie chce mi się wierzyć, że jakiś mężczyzna chciałby, żeby jego żona była oglądana przez innych mężczyzn tak samo, jak on może ją oglądać w sypialni. My jako kobiety mamy też szczególne zadanie, żeby ubierać się w sposób skromny,
też ze względu po prostu na innych ludzi, na innych mężczyzn zwłaszcza. I na kobiety też. Nie chcemy w kobietach wzbudzać zazdrości, ani w mężczyznach nie chcemy wzbudzić jakichś nieodpowiednich myśli. My bierzemy odpowiedzialność za resztę wspólnoty. I nie możemy się tej odpowiedzialności wyrzec. Jeśli chcemy zarówno dawać przykład, jak i dążyć do tego, żeby jak i nie przeszkadzać innym w drodze do zbawienia, to nie powinnyśmy prowokować jakichś niepożądanych myśli u innych. I przypominam, że miałoby to też rangę grzechu cudzego. Gdybyśmy kogoś sprowokowali do grzechu, to byłaby to również nasza wina i sami mielibyśmy też grzech. I tutaj nie należy się spierać, bo słyszałam też już różne odpowiedzi na to w stylu jak ktoś nie chce, to niech nie patrzy. Kochani, każdy człowiek posiada piętno grzechu pierworodnego i każdy człowiek ma osłabioną wolę. Skoro tak jest, to znaczy, że jest on generalnie istotą słabą i ma pociąg do wybierania zła. Zwłaszcza jeśli ktoś ma problem na tym polu, na polu nieczystości, jeśli ktoś zmaga się z jakimiś problemami dotyczącymi sfery seksualnej, to jeśli my nie staramy mu się pomóc, to jesteśmy wtedy obciążone ogromną winą. Dlatego, że my jako katolicy powinniśmy rozumieć, że ludzie wokół nas i my sami jesteśmy wszyscy bardzo słabi i że wszyscy nosimy na sobie piętno grzechu pierworodnego i konsekwencje, które on spowodował. I my ze względu na te utrudnienia powinniśmy dążyć do tego, żeby ludziom ułatwiać tę drogę do zbawienia. Dlatego w przestrzeni publicznej nie powinny być tolerowane stroje, które komuś mogłyby do zbawienia przeszkadzać. A takimi strojami z całą pewnością są kostiumy kąpielowe. Zwłaszcza bikini, zwłaszcza jak podejrzewam bikini, które odsłaniają jeszcze trochę więcej niż takie jednoczęściowe kostiumy. I które też są jednocześnie bardzo powszechne. I ujawia się tutaj też jeszcze jedna bardzo ważna prawda, którą środowiska prawicowe swego czasu odrzucały. Nie wiem, czy mimowolnie, z powodu nieprzemyślenia, ale tak było. Otóż parę lat temu środowiska prawicowe z obawy przed islamizacją piętnowały strój kąpielowy wymyślony przez muzułmanki, który nazywa się popularnie burkini. I środowiska prawicowe cieszyły się z tego, że gdzieś tam zakazano nosić kobiecie burkini. I generalnie środowiska prawicowe bardzo piętnowały ten strój. Jest to błąd, dlatego że burkini to jest inna sprawa, że ono zostało wynalezione przez muzułmankę, a nie przez katoliczkę, ale jest to strój w pełni odpowiadający zasadom katolickim. Walka z burkini to jest walka z czymś, co niczemu nie zagraża, a tak naprawdę jest w pewnym sensie ostoją zasad, mimowolnie czy nie, ale jest ostoją zasad, które są wprost katolickie. Zasady katolickie nie pozwalają na to, żeby nakazywać kobiecie rozbieranie się. Niezależnie od tego, czy ona jest muzułmanką, czy katoliczką, czy jakąś tam hinduską, czy buddystką, czy nie wiadomo kim jeszcze. Zasada katolicka jest taka, że kobieta powinna się zasłaniać. I jeśli to jest muzułmanka w burkini, to nie należy jej zmuszać do tego, żeby ona to burkini zdejmowała i przyjmowała trendy, które są wprost liberalne. Jest ogromnym błędem prawicy, że ona często skupia się na jakichś sprawach, które nie mają kompletnie znaczenia, a nie widzi problemu, kolosalnego problemu liberalizmu, który zalewa tak naprawdę cały świat. I że tak naprawdę muzułmanie są jedną z niewielu ostoi przeciwstawiających się jeszcze temu liberalizmowi na świecie. A liberalizm jest oczywiście nieskończenie większym zagrożeniem niż jakieś inne religie, fałszywe religie oczywiście, bo nie mówię, że islam jest prawdziwą religią, ale zasady moralne katolicyzmu i zasady moralne islamu są w wielu punktach zbieżne. I muzułmanie, i katolicy jako wspólnoty wyznaniowe, dla których liberalizm jest nie do zaakceptowania, powinny się wspierać przeciwko zalewowi liberalizmu. Oczywiście strój kąpielowy odpowiedni dla katoliczki jest ciężko znaleźć, ale da się. W opisie zostawiam Wam linka do strony sklepu, w którym ja zakupiłam swój kostium kąpielowy parę lat temu. Tutaj na zdjęciach Wam pokażę, jak on wygląda. To jest kostium oczywiście zrobiony z takiego samego materiału, jak zwykłe kostiumy kąpielowe, ale tak jak widzicie, zasłania tyle, ile zasłaniać powinien.
Także jeśli któraś z pań, które mnie oglądają, byłaby zainteresowana zakupem takiego kostiumu, to oczywiście odsyłam do strony tego sklepu. Od razu tutaj wspomnę, że pod spodem, pod tą spódniczką są spodenki i to jest jako jeden element ubioru. Kostium jest oczywiście w całości bardzo wygodny, da się w nim normalnie pływać, szybko schnie. A jeśli ktoś miałby do mnie jakieś pytania w związku z tym kostiumem, czy w związku z zamówieniem, to jeśli będę w stanie pomóc, to oczywiście pomogę. Więc możecie pisać pytania, jeśli macie, tutaj na YouTubie, bądź do Facebooku na naszej stronie Okiem Tradycjonalisty. To by było tyle na dzisiaj. Jeśli filmik Ci się podobał, to zostaw lajka. Zachęcam też do zostawienia komentarza. I widzimy się w następnym odcinku.